Cześć, nie tylko człowiek bez brwi to zło, ale jak widać na załączonym obrazku bez rzęs także. Ale mam ku temu bardzo dobry powód i mam bardzo dobry powód ku temu, by nosić właśnie tę koszulkę, bo wyrażam dzisiaj połączenie dwóch rzeczy, które kocham, czyli pizza i dobra czarna kreska na oku. Przecież ja mam nawet wydzieraną pizzę. Pizzę kocham, dobrą, równą kreskę też kocham, zresztą mam mega sentyment do mojego pierwszego filmu z kreską, który stał się tak strasznie popularny i tak można powiedzieć troszkę zaistniałam na YouTubie, więc mam dzisiaj połączenie jednego i drugiego, bo się da połączyć pizzę i eyeliner. MAC wydał coś kompletnie nowego i nazywa się to Roller Wheel Liquid Liner i właśnie dzisiaj przetestujemy na żywo, jak on daje radę. Kosztuje on 85 zł, jest w sklepach MAC. Twierdzą, że można nim rysować każdą kreskę z idealnym pokryciem, idealnie równą i nieważne czy mała, czy duża. I co jeszcze? I występuje w czterech kolorach. Matowy czarny, który jest wyprzedany, błyszczący czarny i to jest właśnie ten, ale jest jeszcze niebieski i brązowy. Więc lecimy z nim. Wstrząsam, bo coś czuję, że jak jest kulka, jak czuję, że coś jest w środku, to zawsze tym trzęsę. Tak już mam. Okej. Okay. Spójrzmy, jak to będzie wyglądało w ogóle. Wow, to jest takie malutkie! To jest takie maciubcie! Okej, okay, spróbuję na ręku najpierw w ogóle. O, wow! Bardzo przyjemne. Wydaje się spoko. Wydaje się spoko i wydaje się, że właśnie dozuje idealną ilość tego eyelinera. Bardzo przyjemnie, przynajmniej po ręku się jeździ. Więc graficzne rzeczy na ręku na pewno będzie łatwo narysować. Ale co? Zamaczam jeszcze raz. Lecimy z kreską przecież, tak? Pizza. O, okej. Okay. Przyjemna taka mokra formuła, ale nie wydaje się... Nie wydaje się zbyt płynna, chociaż jest dosyć wodnista. Inaczej to kółko by nie chodziło, jakby było bardziej żelowe na pewno. Powiem wam, że zupełnie inaczej tym się maluje niż pędzelkiem. Ja uwielbiam pędzelki, które są takie długie, ale cienkie i sprężyste. Ale narysowanie tutaj równej tej kreski jest bardzo łatwe. Zresztą widzicie teraz, że wszystko jest naprawdę ok i jest bardzo fajne. No dobra. Jak teraz tutaj to zawinąć? Jest nowe narzędzie, więc nowy sposób troszeczkę posługiwania się nim. Ale muszę przyznać, że to jest całkiem przyjemne. Na pewno to, co można stwierdzić, że jest ultra napigmentowane i wystarczy małe dotknięcie i mamy już piękny czarny fragment. No i samo to kółko rysuje idealnie równą, odciętą linię. Tylko po prostu nie jest... nie wygina się, więc nie można tak zrobić wygięć, tylko do prostych rzeczy. To, co wyszło, strasznie mi się podoba, ale tutaj nie dojechałam i muszę, zobaczcie, jak patrzymy wprost, muszę tą linię tutaj jeszcze dodać jej, można powiedzieć, jeden jeszcze taki milimetrowy rząd od dołu, dlatego, że mimo, że kreska jest równa, to przez to, że mam tutaj zagięcie oka, to robi falkę. Jeśli to pogrubię, to będzie łatwiej, ale właśnie, kurczę, nie, trochę boję się to zrobić. Obawiam się, nie mam takiego wyczucia tego narzędzia. Więc zaraz zobaczymy, jak mi z tym pójdzie. Nabiorę jeszcze trochę, bo w sumie nie nabierałam ani razu wcześniej. To wszystko było jednym, można powiedzieć, jednym zanurzeniem. Próbuję inaczej tą końcówkę teraz tutaj zacząć. Świeżym, mokrym nabraniem. Sam mój dzióbek. I od odwrotnej strony, czyli odtąd ciągnąc do mnie. No i powiem wam, że skończyła mi się cierpliwość i sięgnęłam po zwykły eyeliner, który ma po prostu jakiś normalny, precyzyjny czubeczek, którym mogłam te dolne linie tutaj idealnie wyrównać pod mój kształt oka, pod moje zagięcia. Zobaczcie oczywiście, jak to wygląda w detalu z bliska. Myślę, że nie będę używać tego produktu na co dzień, dlatego że do jego użytkowania, do robienia kreski potrzebuję też drugiego, innego, którym będę mogła wyrysować detale. To jest minus, ale myślę, że może się przydać na Halloween do wszystkiego innego rodzaju, do wszelkiego innego robienia kresek, po prostu kiedy potrzebuję idealnie pokrytej czarnej
cudownie równej linii, to cudowne równe linie robi to właśnie on. I teraz przenosimy się do przyszłości, gdzie Ewa z końca dnia przekaże nam wiadomości co do trwałości tego eyelinera. No i Ewa z przyszłości mówi, że przyszła łapiąc ostatnie promienie światła dziennego i mówi, że trwałość jest super. Zresztą popatrzcie sami, jedyne miejsce, gdzie minimalnie on się rozmył, ale też nie zrobił jakiejś plamy czy wycieku, to są te kąciki, gdzie tutaj było bardzo dużo potu, łez i wszystkiego i naprawdę, jeśli chodzi o trwałość, spisał się rewelacyjnie. Tak samo jak zmywałam te kreski potem z rąk, to też było super, bo trzeba było troszeczkę je pomoczyć i troszeczkę mydełkiem leciutko potrzeć, żeby one zeszły. Więc ogólnie mnie zachwyca innowacyjność tego produktu. Zachwyca mnie też to, z jaką łatwością można idealnie równe kreski w ogóle pociągnąć, nawet jak ktoś ma drżącą rękę, słuchajcie. Ale niepokoi mnie to i nie podoba mi się to, i że nie można zrobić nim wygięcia. Więc myślę sobie, że jakby to unowocześnić i żeby to kółko pizzowe w ogóle było bardziej jakby giętkie i można było zrobić kreskę i je lekko wygiąć, wtedy byłoby idealnie. Ale domyślam się, że to jest takie moje tylko gdybanie, a technologicznie wcale to nie jest takie łatwe. Ogólnie ciekawy produkt, ale uważam, że przed kupnem warto spróbować, czy dobrze Wam się z nim będzie pracowało. Ja będę go używać do specyficznych rzeczy, do wtedy, kiedy będę rysować, właśnie będę chciała uzyskać proste linie, fajne, trwałe, idealnie precyzyjne, z idealnym kryciem, ale właśnie ta jaskółka to nie jest to. Miałam z nią problemy i myślę, że to nie była kwestia tylko obycia się z tym narzędziem, tylko po prostu ono tego nie zrobi. Bo próbowałam potem na ręku jeszcze i w ogóle. Okej. Okay. Dzięki, do zobaczenia i dajcie mi znać, co wy myślicie o tym o tym narzędziu w ogóle do pizza, tak naprawdę do kresek. No i jeśli znacie coś takiego fajnego, nietypowego, to piszcie w komentarzach. Dzięki, pa!